Jednym z i istotnym punktem każdych obrad Rady Miasta czy Powiatu są interpelacje i zapytania radnych, po których następują odpowiedzi. I radni interpelują, występując w imieniu wyborców w sprawach bardzo różnych. Wczoraj interpelowali także w sprawie interpelacji i form ich publikowania w kurierach powiatowych. Obywatele powinni mieć rzetelną informację, co dani radni, o co dopytują, o co się starają, aby to było załatwione. Radny Hubert Żądło wyraził niezadowolenie ze sposobu zredagowania zgłaszanej przez siebie na jednej z sesji interpelacji zamieszczonej w kurierze. Radny Marek Bilski w imieniu chwilowo nieobecnego radnego Piotra Kopańskiego zgłosił uzupełniający wniosek. W imieniu Klubu Rady Prawa i Sprawiedliwość zgłaszam wniosek dotyczący zasad publikowania interpelacji, zapytań i wniosków radnych w środkach masowego przekazu na stronach, które prowadzi powiat ostrowiecki. Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby publikowanie ich w całości. Biorąc pod uwagę problemy natury technicznej, na przykład brak odpowiedniej ilości miejsca na stronach w gazetach, możliwe jest również ich publikowanie w postaci zredagowanej, podając istotę danej interpelacji, zapytania i wniosku po uprzedniej konsultacji z ich autorem i uzyskaniu stosownej autoryzacji. Interpelacja w sprawie interpelacji wywołała dyskusję. No bo interpelacja to powinna służyć załatwieniu określonego tematu, a nie temu, żeby zdobywać punkty. Bo określenie zasad ich publikacji na stronach powiatowych gazet wszystkich problemów zastrzeżeń nie rozwiąże. Kilka z propozycji od razu zresztą zostało odrzuconych. Tu nie powinny odgrywać rolę nazwiska. Bo radni pod interpelacjami chcą się podpisywać i chcą, by były właściwie ich zdaniem prezentowane, nieskracane bądź autoryzowane. Widzą konieczność, przynajmniej niektórzy. Przewspaniale się pracuje między sesjami. Podkreślę to współpracę z panem Wroną. Ich składania na sesji, a nie do właściwych wydziałów czy komórek. Biorąc pod uwagę niektóre, zaznaczę, niektóre interpelacje moje odpowiedzi, to gazety by brakło, żeby wszystko można było bardzo, bardzo precyzyjnie wyjaśnić. Jak długo radni interpelują? Sprawdziliśmy na przykładzie tej sesji. Interpelacje i odpowiedzi zajęły ponad pół godziny. Same interpelacje udało się radnym złożyć w czasie 17 minut 33 sekund. Radny Żądło swoją złożył w czasie 5 minut i 15 sekund. Treść zdaniem radnego w kurierze zniekształconej radny odczytał w czasie 2 minut i 5 sekund, a starosta odpowiadał na wszystkie ponad 23 minuty. Oglądany przez Państwa materiał trwa 3,5. I bez tych danych na sesji też przyszedł pad, bo argumentów na argumenty brak. Czy w ogóle powinny być publikowane interpelacje czy zapytania radnych? Ja myślę, że powinny być. Bo ugryźć taki temat, by każdemu smakowało, trudno. Nie jest to temat dzisiaj, który w gronie Państwa radnych w tym momencie powinniśmy rozstrzygnąć, ale myślę, że poszczególne kluby radnych powinny wypracować jakąś strategię i stanowisko w tej kwestii, co my z interpelacjami radnych powinniśmy robić. Oby tylko ostatecznie i nie podczas sesji.